różnie podchodzą zarówno do obchodzenia świąt, do tego jak się ubierają, co jedzą. I o tych różnicach też dzisiaj już bym chciała trochę opowiedzieć. Właśnie stajemy przed synagogą. Synagoga to jest taki dom modlitwy. Tu spoczywa 25 kobiet narodowości żydowskiej zamordowanych przez Niemców w 1945 roku. Tam macie liczby i te liczby trzeba by było wykorzystać. Dokładnie sprawdźcie, bo znaki hebrajskie są bardzo do siebie podobne. I czy tam na przykład jest 30. Zerknijcie. No w tym w takim tym. Dwie postacie. No, ja też jak coś potem już. To nie będzie Izrael 10a. A wy robicie, robicie. Macie już? To jest taki szalony w kamieńskim lesie. To był kilkoć. Uwaga, waszym zadaniem, jeszcze raz przypomnę, było obejrzenie filmu i na podstawie tego filmu rozwiązanie krzyżówki. Byliśmy na cmentarzu. Na cmentarzu mieliście zapamiętać nie tylko inskrypcję wyrytą na pomniku, ale także informacje, które ja przekazywałam, liczby, które pojawiły się w karcie pracy. W związku z czym najpierw zaczynamy od hasła, które powstało na podstawie liter. Jak brzmiała inskrypcja? Tu? Dobrze. Należało zapisać i policzyć litery. Najpierw klasa ósma powie głośno, jak powinno brzmieć hasło. Łączy nas pamięć. Znajdą się piątki. Brawo dla wszystkich tych, którzy brawo. Dzisiaj tak ładnie pracowali. Dziękuję.